Marcin Kusiński marzy o specjalnej protezie sportowej, dzięki której będzie mógł nie tylko grać w piłkę, ale także biegać. Natomiast Mateuszowi Żebrowskiemu dynamiczna stopa pozwoli jeździć na rowerze. Akcja W protezie na rowerze ma w tym pomóc. Dziś jej uczestnicy dotarli do Szklarskiej Poręby. Marcin marzy o bieganie, a Mateusz marzy, żeby normalnie chodzić po schodkach. I to są marzenia, które dla mnie są bardzo... Ja nie marzę o takie rzeczy, bo ja mam to. I to chcę pomóc, że oni też mogą wypełnić swoje małe marzenie, które dla nich jest wielką marzeniem. To, że dzieje się to w formie rowerowej, to chyba nie ma lepszego miejsca, jaką jest Szklarska Poręba, gdzie dopiero co zakończyliśmy wielki festyn rowerowy, który jest dedykowany szczególnie dla rowerzystów z całej Europy. A dzisiaj dowiadujemy się, że ci państwo jadą na rowerach, przemierzają tak wielką odległość właśnie po to, żeby oddać hołd i pomóc swojemu przyjacielowi. Koszt wykonania obu specjalistycznych protez przekracza możliwości finansowe każdego z nich. Dlatego do walki włączył się Kamil Misztal, niepełnosprawny sportowiec. Kamil chce nie tylko pomagać, ale też pokonywać bariery niepełnosprawności. Mimo braku nogi, ręki jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w stanie realizować swoje pasje, spełniać swoje marzenia i właśnie przejeżdżać góry, przenosić granice swojej własnej wytrzymałości. I wystarczy tylko chcieć, aby wyjść z domu. Nie jest to pierwsza taka inicjatywa Kamila. W 2015 roku zdecydował się przejechać 1000 km, aby zebrać pieniądze dla 7-letniego Oskara, cierpiącego na porażenie mózgowe. Uczestnicy wyprawy codziennie pokonują od 90 do 170 km. Podróż rozpoczęła się 22 lipca i potrwa do 7 sierpnia, a jej startem i metą będzie Stadion Miejski imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie.